Dzień dobry. Oho. Słucham? Nie słyszę pana. Ja nie słyszę pana. Jest pan pewien, że po 1,5 metra przejścia pan zostawił? Ja tam wyczekam, jak pan mnie wypuścił. A ja pana trzymam? Tak, nie pan wie. A gdzie pan wjechał, proszę pana? Dlaczego pan jeździ po chodniku, co? Będzie kara jeszcze. Halo. Za to będzie kara. Nie wiedzie pan tu po prostu. Ma tam legalne miejsca parkingowe. Udało się, udało. Jeszcze tu przyjdzie, będzie coś gadał. Pan tak pan zaparkował, czy co? Czy o co tu chodzi? Może pan się przesunie. O, już. Dobrze. Udało się. Pani robi. Nie, ja nie mogę tu jechać. Ja idę. No, dziękuję. Dlaczego? No bo chciałabym wycofać i wyjechać. A można jeździć po chodniku? No nie, nie można, to no jest właśnie. Sytuacja awaryjna. A jaka? A co się stało? Dziecko do żłobka nie było gdzie zaparkować. Ale to nie jest awaryjna sytuacja. Codziennie pani przychodzi po dziecko do żłobka, prawda? I zwykle jest miejsce. Ale jak nie ma miejsca, to nie znaczy, że można jeździć po chodniku, prawda? Ale przepraszam, ma pan zły dzień? Może pan przejechać, ja wyjadę, pan przejedzie? Boję się, że pani potrąci dziecko zaraz. Nie, o to proszę się nie bać. Nie? To akurat też nie pana ma pani sprawa. Kamerę? To akurat też nie pana sprawa, czy ja potrącę dziecko... No dobrze, ale to jest nie pani sprawa, gdzie ja stoję na chodniku, prawda? No dobrze, to stoimy. Za to mamy jeden. A jak porysuje pani samochód, jak będę się tu próbował przecisnąć? No to porysuje pan, no. No to będę płacił. Oj, oj, oj. Może pani wejść do tego swojego pięknego samochodu? Proszę bardzo. I niech pani tu więcej nie wjeżdża, bo to, że nie ma miejsca do miłego zaparkowania, dnia panu życzę. To nie jest żadna awaryjna sytuacja. Naprawdę, to jest nie mam codzienność. Czasu na dyskusję. To jest codzienność. I ja sobie nie życzę, żeby pani wjeżdżała tu na ten chodnik. Ja sobie już nie życzę. Do widzenia. Być panem.